potoczyć. A tutaj wystarczyły 2 minuty z haczykiem, żeby ten mecz wyglądał zupełnie inaczej. Jakaś kontuzja na środku tafli. Upadł na lód Kapica. Tam był blisko Dupuis. Chyba będą zastanawiać się sędziowie nad tym, co się wydarzyło. Ruszył natychmiast Dudasz w stronę arbitrów, kapitan Krakowi. Jest tam także Michał Kotlosz. A Kapica zwija się z bólu na środku lodowiska. Po to jest 4 sędziów, żeby każdy mógł wydać swoją opinię. Kapica na razie z lodu się nie podnosi. Choć wydaje się, że to nie jest jakaś poważna kontuzja. Raczej został boleśnie trafiony w odsłoniętą część. Podniósł się z lodu. No to by była poważna strata Krakowi, gdyby Kapica nie mógł kontynuować gry, ale wydaje się, że nie będzie takiego kłopotu. Chwila przerwy i lider krakowskiego zespołu będzie mógł powrócić na lód. 2 minuty 41 sekund. Dopiero gramy w tej trzeciej tercji. Czekają na werdykt jedni i drudzy. I będzie wykluczenie. Będzie kara na dyski zespół. Na to wygląda, że odesłany na ławkę kar będzie zawodnik gospodarzy.